Na dzisiejszym meetingu tematem jest twórca chaosu czy harmonii. Uważamy, że im bardziej któryś z członków rodziny dąży do podporządkowania sobie innych, tym większą budzi w nich urazę, a to prowadzi do niezgody i nieszczęścia. Dlaczego tak się dzieje? Czy nie dlatego, że każdy chce reżyserować przedstawienie rodzinne według własnego upodobania? Czy nie jest tak, że tylko patrzy, co można go wziąć, zamiast samego dawać? Ale nie mówię, alkoholicy, strona 123. No i mamy tutaj dodatkowe trzy pytania pomocnicze. Czy działania na programie 12 kroków poprawiło moje relacje w rodzinie? Czy zauważam swoje próby dominowania i monitorowania innymi członkami rodziny? I ostatnie, czy jestem twórcą chaosu czy harmonii w rodzinie? Zapraszam do wypowiedzi. Proszę, Krysiu. Znowu Dobrzyczka na Kowanka, witam serdecznie. Twórca tego chaosu czy harmonii. Ja uważam tak, że w tym czasie, w tym okresie, gdy piłam, albo ćpałam moje leki, brałam ich nadmiarem, to tutaj tym twórcą tego chaosu byłam ja osobiście. Natomiast na dzień dzisiejszy na pewno dążę do tej harmonii, bo to ten okres mojej pracy nad sobą dużo mi dał, nie? I tak to u mnie wygląda. Jeśli chodzi o tego członka rodziny, który dąży do podporządkowania sobie innych, to też było różnie, bo w tym wypadku też czasami byłam ja. Moje ja było na górze i ja chciałam, żeby po prostu było po mojemu. Tutaj u mnie może jako dzieci tak to już nie wchodziły w grę, bo to ja bym się musiała kupę lat cofnąć do tyłu, ale bardziej tu z mężem, nie? Kto miał rację, on czy ja. I tutaj zawsze czasami była ta uraza. Znaczy, ja byłam osobą taką, że raczej nigdy nie doprowadzałam do jakiejś niezgody. Starałam się też na tamten czas jakoś to wszystko załadować, żeby było, nie było tego nieporozumienia w domu. Nie byłam osobą i nie jestem, która po prostu no robi jakieś problemy, staram się ich nie robić. Natomiast gdy piłam i nieświadoma tej drugiej choroby też byłam, tego brania leków, nie? Brak kontroli nad tym, co robię, to powodowało też, że te sytuacje, które były zdjęcia z mężem, jak dochodziło do tego, jak po prostu przespałam się, no i myślałam, że nikt tego w ogóle nie zauważa, co się dzieje. Natomiast właśnie była nieraz wojna, nie? No i na pewno wtedy tą twórcą chaosu byłam ja. No może tutaj patrzę tylko, żeby to wziąć i nie dawać nic za ten. Może i tak było. Chociaż nie wiem, czy w moim przypadku akurat tak było, ale no, ale akurat się do tego pytania nie odniosę. Jeśli chodzi o ten program działania 12 kroków, czy poprawiło moje relacje w rodzinie? Powiem, że tak, ale program 12 kroków to jest moja praca na ten obszar, nie? Czyli ja pracuję na tych 12 krokach. Natomiast u mnie było to zauważalne i każdy to zauważał, że czyli nie wykład, tylko przykład, czyli ja się zmieniałam się, uważam na lepsze. Nie było moje ego na górze, nie było moje ja na górze. Było więcej spokoju i takiego, no tego, tej harmonii bardziej, nie? Natomiast ja wiem, co wprowadziłam do swojej rodziny, czyli bardziej wprowadziłam tradycje, które są po prostu programem prawidłowego funkcjonowania każdej grupy. Czyli moja rodzina to też moja grupa, nie? I tu wprowadzam zasady, które się dowiedziałam i na meetingach, nie? Jak to działa ta nasza wspólnota. I u mnie to pierwsze takie fajne skutki były osiągane w tym, jak nieraz siedzieliśmy przy stole i każdy chciał zadać na nas głos, nie? Coś, żeśmy rozmawiali na jakiś temat. I ten chciał powiedzieć swoje racje i ten, nie? I ja bym kiedyś powiedział, słuchajcie, róbmy tak, jak robimy na wspólnocie. Nie przerywamy sobie wypowiedzi. Każdy ma prawo się wypowiedzieć, drugi się wypowiada. I wiecie, że rezultaty tych rozmów były bardzo fajne i do teraz owocują. Tak to u mnie było. I czy tutaj, czy zauważam swoje próby dominowania i mam
manipulowania innymi członkami rodziny. Raczej nie, ja tutaj po prostu zawsze staram się, no też starałam się wtedy, żeby był ten spokój i harmonia, ale nie zawsze to wychodziło, nie? Ale nie byłam taką osobą, żeby dominować nad kimś, nie? Ja się bardziej potem poszłam w użalanie nad sobą, bo ja sobie z tym wszystkim nie radziłam. Nie radziłam sobie z moim życiem, z moimi problemami, jak codziennego. Miałam swoją firmę, to się wszystko też nawalało, nawarstwiało. Po prostu to powodowało, że no, nie dawałam sobie rady, nie? I tutaj właśnie też z pomocą mi przyszła moja siła wyższa, która mi pokierowała, no mi powiedziała, w którym to nie powiedziała, tylko tak po prostu zasugerowała. Ja myślę, że w którym mam coś zmieniać, coś robić ze sobą, żeby w mojej rodzinie się żyło dobrze. Czy jestem twórcą tego chaosu i harmonii? No chaosu czy tej harmonii? Właśnie mówię. Kiedyś tak, teraz nie. Teraz mam spokój w rodzinie. Zawsze czasami się tam zdarzają jakieś takie ścięcia z mężem, bo on jest tylko praktycznie ze mną. No to tutaj tak jest, ale już teraz co robię? Czego nie robię? Nie szukam dziury w całym, akceptuję pewne sytuacje, bo mój mąż w tym wypadku też jest chory, bo moja rodzina jest cała chora i była, nie? I jest. Więc tutaj akceptuję pewne sytuacje, nie szarpię się z tym i mam taki spokój sobie, nie? A dla mnie ten spokój jest najważniejszy, ta moja pokuta ducha. Słuchajcie, to jak ja bym nie osiągnęła w pewnym okresie, jak zaczęłam dopiero pracę na programie, to się zaczęła dopiero moja trzeźwość. To, że jestem kilkanaście lat w formacji, to nie znaczy, że wszystko było idealnie, bo tak nie było. To właśnie praca nad sobą dawała mi te efekty, które mam w tej chwili w tym swoim domu i w swoim wnętrzu. Dla mnie to jest ważne. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Mam na imię Jan, jestem alkoholikiem. Witam wszystkich, fajnie się tutaj czuję, jestem tutaj trzeci raz. Chcę powiedzieć, że próbuję co roku jeździć swoje rocznice. Teraz się cieszę po wielkich, długich próbach. Miałem takiej prawdziwej trzeźwości 4 lata, jestem trzeci raz, bo epidemia wystarczyła. I także parę osób, dość dużo osób już tutaj z nami, już super się tutaj czuję. No i chciałem się też podzielić właśnie tymi rodzinnymi sprawami, bo u mnie to były ciężkie chwile. Tym bardziej, że u mnie w domu rozbudowywaliśmy dom, także mieszkają, ja mam dwie córki, to obydwie z dziećmi, z córkami i z synami, czyli z moimi wnukami w jednym domu mieszkamy. Jakie były przeżycia, ja uwielbiałem dzieci, ale pierwsza wnuczka, jak mi się urodziła, pierwsze próby, ja się bałem tego dziecka dotknąć, a uwielbiałem dzieci. Nawet córki mi tłumaczyły, że więcej o tych dzieciach sąsiadów wiem niż o swoich dzieciach. Pierwszą próbę byłem zaskoczony, pierwsza wnuczka miała niecały rok. Córce coś tam wyskoczyło, że musiałem z nią zostać, tylko pilnować, żeby spała. Ja tak zasnąłem przy niej, że jak córka przyjechała, to ja spałem, a dziecko nie spało. Tego to nie zapomnę, uwielbiam tę wnuczkę pierwszą. I jakie zaufanie mogli mieć. Bałem, nie chciałem nic w domu decydować, bo jak coś będzie źle, to znowu wszystko będzie na mnie. Bo ja zawsze po decyzję podejmowałem. Zostawiłem wszystko żonie. Później znowu miałem zły byłem, cokolwiek tam coś sam beze mnie. Wszystko robicie w domu beze mnie. Przecież ja ten dom budowałem, a wszystko co się dzieje, a nie chciałem udzielać jakiejś takiej pomocy, żeby nie było na mnie. No wiadomo, dawałem z kolegami pochodzenie, święty spokój. Jak coś będzie źle, to nie będzie na mnie. To taka moja pomoc była, a później pretensje. Ja się zawsze wszystko ostatnio dowiaduję, jeszcze pretensje powiedzieliście. Jak mi powiedzieli wcześniej, to ja nie chciałem decydować. I to się wszystko teraz tak zmieniło w ciągu 4 lat.
Mam obecnie też w domu pierwszego wnuka, który ma 2 lata. Od samego początku córka się mnie nie pytała, czy zostanę, dalej zostaje. Tylko było, dalej zostajesz 2 godziny. Wnukiem, to ja się tak fajnie czułem, już wtedy nikt nie zagląda. Po drugie też, czy gdzieś podjechać, czy z tymi wnuczkami później zostawały, tylko ja się zawsze kłóciłem, że przynajmniej dzień wcześniej, że ja mam wiedzieć, a nie w ostatniej chwili, bo nigdy nie byłem pewny, nie? Ja się później już bałem. W tym momencie, kurczę, tylko tak samo samochodu jest więcej, to tata czy zajeć tam, wszyscy mi kluczyki przynoszą od każdego auta, nikt nie zagląda, nikt nie musi mnie uprzedzać. Dzień czy dwa wcześniej, czy jakiś wyjazd i to się tak fajnie zmienia, bo ja się fajnie tak poczułem, że zaufanie jednak w rodzinie wraca po tylu latach do mnie. I to mi tak strasznie pomaga, że no, dzięki czemu no, staram się meetingów u mnie tam w rękawicy na grupie od nowa, odkąd trzeźwieję, z własnej winy nie opuściłem żadnego meetingu w niedzielę i dużo sobie zagęszczam, jeżdżę po sąsiednich grupach i to mnie trzyma, że cały czas myślę o tym, jak się poprawiać i na przykład wczorajszy przykład, jak tutaj jechałem, że to zaufanie jednak jakoś ktoś widzę, że rodzina mnie potrzebuje, ja rodzinę oczywiście. Wsłuchaj się nam z kolegą ze psów, jeden telefon do domu. Od razu 2 córki, 2 samochodami do Suchy przyjechały. Jedno auto mnie zostawiły, same zostały przy moim zepsutym aucie. Dzień mi dała tylko lawetę. Ja się pytam, co teraz? Mówię, ty se jedz, ty się przemówi. Sobą my się tym załatwimy i tego na trzeci, czyli ja nawet nie muszę prosić, aż mi ich żal, bo ja też. A te moje córki dalej stały przy tym aucie i taki szacunek mam dla nich teraz i dziękuję im, bo widzę, że teraz widzę, że bez AA, bez rodziny ja sobie nie dawałem nigdy rady. I widzę teraz, że mogę liczyć na innych ludzi. Bo ja zawsze to wy się mną przejmujecie, ja sobie tam bardziej słowy, a czy swoje problemy rozwiązujcie sobie, ja sobie dam radę. Są takie różnice, ja to, no, praktycznie nie ma dnia, żebym ja tego nie widział. Że teraz wiem, że mam taką prawdziwą rodzinę i mogę na niej liczyć. Dziękuję. Dziękuję. Proszę mnie. Panie Ramirez, jestem alkoholikiem. Zgadzam się ze wszystkim, co tutaj pan. Uważam, że tak było, jak piłem, to właśnie próbując podporządkować sobie wszystkich, prowadziło to do nieszczęść, niezgody, uraz. Dlatego, że ja piłem, to byłem całkowicie skoncentrowany na sobie, nie zdaję sobie z tego sprawy. Ale nie tylko jak piłem, bo także w czasie, kiedy tylko nie piłem. Był czas abstynencji wieloletnich. Kiedy nic z sobą nie robiłem, to chodziłem na terapię, ale tak naprawdę nie odnalazłem źródła moich problemów, nie odnalazłem wiedzę na temat mojej choroby teoretyczną, ale nie znalazłem przyczyn. Nie dociekałem ich, bo uważałem, że przecież nie piję, no to czego wy chcecie ode mnie, przynoszę wszystko i daję wszystko, więc przecież ma być dobrze. Nie widziałem tego, że jestem cholernym egoistą, egocentrykiem skupionym na sobie. Dopiero program 12 kroków, a zwłaszcza krok 4, pokazał mi, a w sumie krok 5, czyli gdy odnalazłem istotę moich błędów, znalazłem powód mojej choroby i co się okazało, że to nie alkohol jest źródłem moich problemów, tylko ja sam, nie? Alkohol jest
konsekwencją tego, że nie umiałem sobie poradzić ze swoim ego, ze swoim egocentryzmem, ze swoimi wadami charakteru, które nakręcałem karmiłem się nimi i sprzedawałem, że tak powiem, innym budując właśnie urazę, nieszczęścia, niezgody i tak dalej. Gdy to zauważyłem, zacząłem coś z tym robić. Przede wszystkim najpierw uporządkować u siebie, a później starałem się zadośćuczynić za wszystko, co popełniłem. Ale samo zrealizowanie programu u mnie niekoniecznie zadziałało, bo tak jak w szóstym i siódmym kroku byłem owszem gotowy do tej usunięcia tych wad i czekałem pokorze na to usunięcie, ale ja nic wtedy nie robiłem więcej. Ja nie pyliłem tego swojego ogródka i nie pielęgnowałem, nie było do końca działania. Samo poznanie 12 kroków, owszem, dało mi pewną wiedzę i pewną sposobność do poprawy siebie, ale nie pociągnęło działań, i okazało się, że w pewnym momencie moje ego odrosło, nauczyło się programu i zaczęło stosować program 12 kroków na swój sposób. Czyli nadal byłem tym egocentrykiem, egoistą i tak dalej, tylko trochę bardziej świętym, że tak powiem. Tak sobie to tłumaczyłem. Nie? I do końca te relacje nie poprawiały się. Nie? Dopiero gdy poszedłem dalej, służby jak gdyby sprowokowały to, że zacząłem się interesować drugim i trzecim legatem, odkryłem wskazówki i sugestie zawarte w tradycjach, które mi pokazały, jak funkcjonować w każdej grupie, nie? I w mojej grupie rodzinnej. Ja to zacząłem wtedy zauważać. Tradycja pierwsza, jedność, wspólne dobro, odsunięcie swojego ja. Tradycja druga, nie ja jestem Bogiem. Nie ode mnie wszystko zależy. Zależy od sumienia, od innych. Tradycja trzecia. Nie mogę decydować, kto co może robić, bo każdy ma wolność, swobodę wyboru, może przynależeć do tej grupy, albo nie przynależeć. Nie? I nie chęć należenia może weryfikuje to, i tylko on może o tym zadecydować. Ja nie mogę o tym zadecydować za kogoś. Tradycja czwarta. Daje mi prawo do błędu i jeżeli ja dostaję to prawo do błędu, to ja daję to prawo innym. Nie? Że oni mogą to popełnić, ten błąd, nie? Coś niesamowitego. Jak ja to zrozumiałem i prowadziłem życie, moje relacje zaczęły się faktycznie zmieniać, bo ja zacząłem wtedy z synem, którym zawsze walczyliśmy, jak dwa psy za płotem. Jak ja mu powiedziałem, że gdy się mnie spytał o pewną rzecz, zawsze narzucałem swoją wizję, nie jego, tylko moją. A ja powiedziałem synu, nie wiem. Ewentualnie zrobiłbym tak albo tak, ale ty zrobisz jak uważasz. Dałem mu wolność, prawo do wyboru, do błędu, prawo do wyboru i prawo do życia, nie? Proste rzeczy, których wcześniej nie dawałem, bo ja jak foka siedziałem i pilnowałem, żeby broń, może im się coś nie stało, bo najlepiej niech robią po mojemu, to będzie dobrze, nie? A tu jak dałem mu prawo wyboru i prawo do popełnienia błędu, zrobił, nie zapomnę tych oczu, nie? I od tamtej pory zmieniły się całkiem nasze relacje. W tej chwili normalnie rozmawiamy jak dwóch przyjaciół. I tak samo jest z żoną, nie? Z żoną i z córką, nie? Kiedy w końcu przestałem narzucać ich rzeczy, które wydawało mi się, że są dla nich dobre. A to ja wiem, co jest dla nich dobre. Ja mogę tylko przypuszczać i coś zrobić, żeby być ewentualnie dla nich użyteczny. Ale mam szanować każdą ich decyzję, każdą ich wolę i pamiętać o tym, że moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiej osoby. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, Wojtek. Mam na imię Wojtek, jestem alkoholikiem. Dzięki, Mirek, to co powiedziałeś, tutaj się bardzo z tym utożsamiam. Przede wszystkim ja zacząłem dawniej, to wszystko musiało być w domu. Tak jak dokładnie ja z tego życzę, nie? Jeśli coś było nie tak, nie wiem, żeby nawet
Ułożenie różnych rzeczy w domu musiało być w pewnej kolejności, bo inaczej było niezgodne, nie? Poznanie programu, poznanie siebie poprawiło relacje, przede wszystkim relacje z ludźmi, nie? I spowodowało, że ja w końcu potrafiłem się przyznać do własnych błędów, nie? No bo co innego było, jeśli ja nie dopuszczałem do błędu, bo miało być po mojemu, nie? Jeżeli ja nie dawałem wolności innym, bo miał być tak jak ja, nie? Sobie tego życzę. Właśnie to prawo do błędu, co Mirek też mówił, nie? Że prawo do pojawienia błędu, prawo do życia własnym życiem, nie? Kim ja jestem? Przecież ja nie jestem Bogiem, że nie mogę narzucać komuś i mówić komuś, jak ma robić, bo tak jest dobrze dla siebie. To ja mogę dowiedzieć, nie? Ty też bardzo fajną rzecz powiedziałeś, no bo poznając tak naprawdę program, poznałem siebie, poprawiłem swoje nastawienie, zmieniłem swoje nastawienie do życia, do ludzi. Przestałem wymagać od ludzi, a zacząłem dawać coś z siebie, nie? Po prostu dawać coś z siebie, ale tylko dać, nie? Wcześniej jak piłem, to wszyscy mieli robić właśnie troszkę tak jak ja pod medytando. A jeśli tak nie robili, no to była właśnie uraza, nie? I dochodziło właśnie do niezgody. Dominowanie i manipulowanie innymi, nie? No to już było powiedziane wcześniej. Tu mi na pewno pomogła służba, nie? Jak w tym roku rozpocząłem służbę mandatariusza w świętym na grupie. Poznałem wcześniej, musiałem poznawać tradycję. No i tutaj też właśnie tradycja pierwsza, tradycja druga, nie? Nasze wspólne dobro, przede wszystkim rodziny. Nie moje, to będzie, że ja mam tutaj gdzieś sterować, mam coś pokazywać, kim ja nie jestem. Ja nie rządzę, nie? W tym domu ja nie jestem Bogiem. Nie ma nic zwolnienia błędy i niech ta rodzina żyje swoim życiem, nie moim. Ja nie jestem dyktatorem, jakim byłem jeszcze jak piłem, nie? Myślę, że to wszystko właśnie, znajomość tych kroków, poznanie siebie, zmiana nastawienia, podejścia do życia, poznanie tradycji pozwala tak naprawdę funkcjonować w rodzinie, w społeczeństwie, w grupie, w życiu, nie? Z innymi ludźmi. Ja jestem wdzięczny, że mi to było dane poznać i poznawać wciąż dalej. Potykam się w błędy, też mam to prawo do błędu, ale mam te narzędzia, mam was, gdzie ja słyszę, chociażby nawet o własnym sobie tak naprawdę, nie? O własnych błędach, których najlepiej ktoś inny mi wytyka, nie? Tylko że dzisiaj właśnie potrafię to wysłuchać, nie? Dzięki właśnie temu, że mam troszkę tej pokory. Nie mówię troszkę oczywiście, żeby sobie nie myślał, że oni dużo. Tyle myślę, że te 12 kroków, 12 tradycji pomagają funkcjonować w tej dzisiaj rodzinie i życiu. Dzięki. Dziękuję. Zapraszam do wypowiedzi. Proszę bardzo, Janina. Ja mam na imię Janina, jestem alkoholiczką. No, cieszę się, że tutaj jestem. Ten chaos, ta harmonia, nie? Ja w ogóle to swoje małżeństwo, to musiałam zamierzyć, to musiałam się dbać i posporządkować to, co mąż, bo on był tak jakby no, w rodzinie, nie? I on nadużywał tylko alkoholu, ja ze strachu z węglu i to musiałam się jemu podporządkować, nie? I wiadomo, no, dużo buntu w tym u mnie było, dużo takiej niezgody, no i zachodziło właśnie do takich, kiedy miłowałam urazy, dużo tych uraz
dochodziło do różnych awantur i na tego jeszcze dzieci na to patrzyły, nie? Później, no, jak już tak byłam za bardzo dzieciom niepotrzebna, no to chciałam pomóc mężowi, po prostu z mężem się dogadać i pomóc mu pić trochę, więc żeby on miał troszeczkę mniej. Zawsze, żeby mi tam zrobił drinka, no i tak, nie wiem, kiedy tam to się tak usiadła, znaczy te jeden drinki, kiedy to się skończyło, kiedy wpadłam w uzależnienie. Ale wtedy już mi było wszystko jedno w zarządzie w tym domu. Ja alkohol był moim tam bogiem i wszystko kręciło się wokół alkoholu, więc nie było tam żadnej w domu harmonii tak. Dzieci już były prawie na swoim, bo z domu wychodziły, więc takie życie było. I później się tak stało, że coś musiałam ze sobą zrobić i wtedy poprosiłam o pomoc. Znalazłam się w Skoczowie 7 tygodni terapii, później dalsza terapia. Zmieniłam miejsce zamieszkania, wyprowadziłam się od męża z Bielska i ja w Bielsku chciałam pokazać mojej córce, dzieciom, jak się żyje, nie? Bo po wszystkim tej mojej córce dzieci, że ja miałam dużo oczekiwań, dużo, no, mama nie pije, już mam 61 lat, nie? Dlatego mama nie pije, mama już swoje życie przeszła, trochę dzieci wychowałam, więc już byłam też babcią. Więc chciałam im pokazać, jak się żyje, nie? Po mojemu, nie? I wtedy chodziło właśnie, robiłam sama ten chaos, to tak nie sobie to musiałam. Ja coś zdjęciem nie za bardzo mi poszło, dzwoniłam do starszego syna, nie? I z żalaniem się nad sobą i z płaczem, że wykorzystują i już właśnie sam robiłam, kurczę, taką zawiruchę, nie? No bo przecież nie piłam i miałam we wszystkim rację, nie? No i tego chaosu, teraz jak patrzę na to, spoglądam do tego, naprawdę przyczyną wielkich nieporozumień więc w mojej najbliższej rodzinie. Nie? Po trzech latach zapiłam, nie? I później zapiłam i no i to się wszystko później zmieniło, nie? Pojechałam jeszcze raz do Skoczowa pracować nad sobą, nie? Pojechałam tu dla siebie pracować nad sobą. No i tam to poczucie własnej wartości, nie? To przyznanie się, że jestem bezsilna wobec alkoholu, że nie kierowałam swoim własnym życiem. Tam dopiero to poczułam drugi raz, nie? Na tym. No i też się to zmieniło, nie? Ja jestem, tak jak mówiłam wcześniej, na piątym kroku, to też różne sytuacje tak były, ale uczestniczę w tym dużo w meetingach, czytam naszą wielką księgę, czytam kroki rozszerzone, nie? I staram się słuchać i zmieniać siebie, nie? Zmieniać siebie i dawać się, stawiać granice i już nie wtrącać się w życie moich dzieci, nie? I wtedy, teraz jak z dnia na dzień widzę, nie? Jak ja się zmieniam, jak w ogóle dążę do tej właśnie takiej harmonii w rodzinie. Nie chcą, tam się daję dzieciom, po prostu też wolną taką, nie chcą za ciebie przycie. Mówię też, jak tutaj powiedział Mirek, czy tego, że powiedział, że ja nie wiem, ale może byś tak zrobił, też tak mówię do moich dzieci. Nie wiem, ale może spróbuj tak, ale zrobisz jak to chcesz. I to wraca ta harmonia, nie? Ta harmonia to zrozumienie w rodzinie, więc dużo naprawdę pracy trzeba włożyć. Cieszę się, że w ogóle że należę do takiej wspólnoty, że tutaj jak mówię, to wszyscy mnie rozumieją, a oni słuchają. Ja fajnie to powiedziała, też wprowadziłam to do domu, jak przyjeżdżają do mnie, to uczę moje wnuki. Dzieciom mówię, że no nie przerywajmy sobie tego. Najlepiej to mieć taki kontakt fajny, nie przerywający, gdy jest stresujący, to właśnie to mi w słowo. No i też tak słyszałem dzieci, moje wnuki i no dobrze do tej harmonii, nie? Nie zawsze wychodzi, nie, ale dobrze do tego. Dzięki. Dzięki, że jesteś. Dziękuję. Proszę bardzo. Mam na imię Staszek, jestem alkoholikiem. U mnie, ja mam to tak powiedzieć, że tak powiem, więc tworząc sobie jakby komfort
Słuchajcie, to teraz, okej. Tworząc sobie komfort w picie, to ja zazwyczaj dążyłem do harmonii, tak? Harmonii, nawet bardziej bym powiedział, to bardziej. Żeby móc spokojnie się napić, nie? To było takie cel nadrzędny, czyli takie wprowadzenie chaosu celem uzyskania harmonii, jak ja będę mógł sobie spokojnie pić, to moja rodzina, no może tak powiem, spokojnie gdzieś tam będzie mogła sobie życiowo po prostu. Tak, to tak mniej więcej wyglądało, że jak Janek powiedział, sam wykluczałem się z ważnych decyzji, z ważnych chwil mojej rodzinie, tak? Tylko i wyłącznie po to, żebym mógł sobie sam w spokoju pić, tak? I ja to postrzegałem jako harmonię, nie? Trochę chore tak naprawdę, tak? Czyli ja sam, oni sami, nie przeszkadzaliśmy sobie i tak wyglądała rodzina. No, pytanie, czy to tak powinno właśnie wyglądać, nie? Ale tak to wyglądało przez długi okres czasu. I tak postrzegałem harmonię, nie? No i ja mam to szczęście też w mojej chorobie, że nie dokopałem tego dna, w którym straciłbym rodzinę, tak? Czy też bliskich, tą najbliższą rodzinę, czy też rodzinę taką trochę dalszą, tak? No, mam to szczęście, że raczej byłem taki otoczony przez nich uczuciem, co? I taką troską z tej strony tak naprawdę, tak? Nie ukrywam, że dla mnie rodzina jest rzeczą chyba taką najważniejszą w życiu. Chciałbym tutaj, że tak powiem, usłyszeć też od was, jak to wygląda w momencie trzeźwości, tak? Bo jak chodzę na meetingi, a tak naprawdę trzeźwy jestem od dopiero 60 paru dni, to słyszę różnego rodzaju sytuacje, gdzie partner po jakimś okresie czasu trzeźwości mówi do partnerki, czy też partnerka do partnera, a lepiej było, jak piłeś, nie? Zastanawiam się, z czego to może wynikać. Tak dochodzę do takiego wniosku, że tak naprawdę ja też swoją rodzinę nauczyłem, jakby wykluczać się z istotnych momentów jej życia, tak? Teraz, nie wiem, czy na siłę, czy w jakiś taki sposób bardziej nachalny, tworzy chaos i chce też jakby uczestniczyć i decydować, nie? No i to jest takie pytanie, czy to jest moja dobra droga, nie? Czy ja sobie czegoś tutaj nie zepsuję, tak? Tak się nad tym po prostu zastanawiam. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, Wiesia. Wiesia, policzką. Tak, mnie chaos to był, jak piłam i nawet jak przestałam pić. W moim prześwieniu byłam sama z dziećmi i moją rodziną były same dzieci i ja. Zobaczcie, co zależało mi. Jak mi zależało na dzieciach, to zrobiłam go, że chciałam trzeźwieć, nie? Nie musiałam mieć partnera, żeby mi powiedziało dziecko, że lepiej, żebym poszła pić niż siedzieć w domu, nie? To już był jeden sygnał. Od czego to doszło, że jak wyszłam na program, to nie wiedziałam, musiałam pojęć, co to miało być za mnie, to było to wszystko. Ja to nie wierzyłam do końca, bo nie wiedziałam, z czym to się je. Jak wchodziłam na tę drogę, tak naprawdę każdy ma swój czas, nie?
Ja wszystko, jak wracam ten, to ja chciałam już teraz, natychmiast. Przecież ja już tam na przykład po roku nie piję, to mi się wszystko należy, nie? Zaczęłam rządzić w domu córką, bo miałam tą 15-latkę, no ale miałam dziecko 3-letnie, 4-letnie do przedszkola, więc ja rządziłam 14-latką, bo mama musi opiec ugotować, posprzątać auta, ale do przedszkola dziecko musi zaprowadzić, nie? Dziecko się zaczęło buntować. No i co? Złość, frustrację i tak dalej. Co mi dało, że dzwoniłam do osób, szukałam osób, które byli tym samym doświadczeniem kobiet. I już wybieram na ten czyn i tutaj szukałam takich kobiet z takim samym doświadczeniem, które mi sugestie dawały, nie? I powiem szczerze, że to były sugestie, że przyjeżdżając do domu, czy po telefonie jakimkolwiek, ja to zaczęłam działać. I zadziałało. Czy przestała prosić, czy przestała chodzić. W każdym momencie same dzieci zaskoczyły się, że na przykład ja nie chodzę, nie proszę, nie. Ten, oni sami wiesz, z inicjatywą, czy nie zaprowadzą dziecko do przedszkola. Mama, czy na pewno wszystko w porządku? To u mnie z nią następowała pomału potem. I tak się uczyło, nie? Przyszedł etap. Pamiętam, doprowadził mnie dzieci do jakiejś szewskiej pasji. I do dziś i tobie tylko raz to zrobiłam. Ponad rok miałam przyjemności i przyszłam do domu i coś mi tam nie poszło gdzieś coś załatwić. Potem ktoś mi coś jeszcze dołożył, przyszłam do domu. No i oczywiście trójka, czwórka dzieci w domu, czekające na mamę. Przyszłam do domu, przechodzę cały bałagan w domu. Nic nie zrobione w ogóle, na to już w ogóle. To tylko zapalniczka i bomba, nie? I wreszcie nakrzyczałam na nie, że mam jej dość. Zróbcie co chcecie, ja idę pić i tyle, nie? Bo już nie miałam mocy i sama z dziećmi, człowieka samotnie wyrobiąca. I powiem szczerze, nie zapomnę mojej córki, siedziała na fotelu tak spokojnie. I ona się tak popatrzyła na mnie i mówi tak, okej, jak chcesz być. I to był taki, ja nie poszłam być. Dostałam taki zamek, że poszłam popatrzeć na ogrodzie wypaliła, zadzwoniłam do alkoholika. Przyspałam się z tym problemem. Na drugi dzień wstałam rano. Pierwszy sobie powiedziałam, Boże, co ja zrobiłam, nie? Przecież to była czysta manipulacja dzieciom na uczucia. Bo co? Mama nie pije pół roku i wszystko mi się należy czerwone dywanie rozłożyć i królowa ma wszystko urządzić i wymagać, nie? I to mi dało dużo do myślenia, więc dużo było meetingów, dużo rozmów. Dużo szukania doświadczeń, takim to samym doświadczeniem, że to nie ja jestem tą gwiazdą, bo mama nie pije. Ja łaski dzieciom nie robię. Ja łaski nie robię, że ja nie piję tyle w ogóle. Bo ja powinnam być od początku, jak urodziłam dziecko. Jedno, drugie, trzecie, czwarte, nie? Nieraz usłyszałam, że coś tam nieraz w przeszłym dniu wyszło. A ty, co nie pamiętasz? To takie były ciosy, nie? Ale ciężko jest coś zrobić w domu z tego chaosu, gdy nawet jeśli mam chaos, nawet w trakcie przeszłości, gdy ja jestem sama na poczuciu winy. Gdy jestem na poczuciu winy, nie ma szans, żeby gdzieś dalej ruszyć. Gdy pozbyłam się pomału, małymi krokami, poszłam na program 20 kroków i pomału, spokojnie, toczyłam to, że sięgnęłam coś takiego, że dzisiaj siedzimy wszyscy wspólnie przy obiedzie nocami, że moje dziecko, które najstarsze miało mnie dość, wyprowadziło się, powiedziało, dzisiaj mi zadzwoni, mówi, mamo, jak się cieszę, że jestem tutaj i siedzę z tobą przy stole, nie? Bardzo dobry obiad.
Nic więcej mi nie trzeba. To żadne pieniądze nie zastąpi tej zmiany. To ja mam się zmienić. Moje zachowanie i to nic więcej. Bo jeśli ja będę egoistka i tak dalej, nie ma szans, że nawet jak będę mieć 15 lat trzeźwości, to nie ma szans, żeby mnie usłyszała, że lepiej się pić niż ten siebie w domu. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, Heniu. Mam imię, jestem alkoholikiem. Cześć. Wiecie co, że mi się żyło bardzo dobrze w chaosie. Bo to, co ja robiłem, to tak to przysłowiowe makaron krzywy w rosole i był problem. Był pretekst do iścia do knajpy i do zalania mordy, jednym słowem. We wszystkim szukałem chaosu, jakiegoś rozbicia, żebym ja mógł uciec. Uciec od rzeczywistości. Jak uciekłem z domu rodzinnego i ożeniłem się, bo myślałem, że będzie lepiej, ale nie wiedziałem, że ja już byłem uzależniony i to tylko była ucieczka prowizoryczna, mówiąc szczerze, bo uciekłem, ożeniłem się, przez półtora roku nie piłem i tak mi było bardzo źle w życiu, że doszedłem do wniosku, pytam się moich kumpli, co ja mam zrobić? Ja tą dziewczynę kocham, ona nie pije i co dalej? A ja po prostu już mi brakuje wszystkiego, imprez, no, te dwa piwa to jest nic, tak? I ja dostałem oświecenie maksymalne od kumpli, Heniek, to wciągnij ją w nasze imprezy, zaproś ją. I potem było tak, słuchaj, ty pijasz lampkę, dwie i to wystarczy, ja muszę wypić dwa razy, przynajmniej do 0,75, żeby było mi dobrze, nie? I zaczęło się, zaczęły się wszystkie wyjazdy, imprezy i tak dalej, i tak dalej. I porównywania, bo ty jesteś kobietą, nie potrzebujesz tyle, ja potrzebuję i tak dalej. Poza przestaną picia, brakowało mi tego chaosu, tego gwaru, tego wszystkiego, co się łączyło z knajpą, z dyskotekami, z moją robotą i tak dalej. I uciekłem z domu. Do tego stopnia, że po 21 dniach niepicia nogi mówiły, idziemy się napić razem z mózgiem. Koniec zabawy w harcerskie. Dawaj do działę. Siedziałem i płakałem. Trzymałem się wersalki. Potem przyszła jakaś trzeźwość. Zaczęło się w domu wszystko układać i tak dalej. Ale nie minęło kilka lat i ten z góry doszedł do wniosku, że znów nie wiem. To nie było za karę, to po prostu było. Przyszedł chaos, przyszła choroba żony, rak złośliwy, przerzuty, znów te szpitale i to wszystko, zapomniałem o dzieciach. Najważniejsza była ona i jej choroba i potem śmierć. Całkowity rozpad i nie wiadomo, co by się stało, gdybym ja nie miał wtedy 10 lat, ponad 10 lat przeszłości. Nie wiem, co by się stało. Stałoby się tak, że dzieci by były w ciągu 3 miesięcy w bidulu, a ja bym leżał w kostek. Przechładł.
No ale ten z góry dał mi ten problem, tak, ten problem albo rozwiązanie tego problemu, jak już miałem dziś raczej gościć. Ale słuchajcie, to był chaos, to jest mało powiedziane. Ja nawet nie umiałem lodów, pralki włączyć. Spodni wytwarz, niczego. A tu dwoje dzieci, jeden 14-latek, drugi 9-latek. Firma dość dobrze rozwijająca się, przynosząca jakieś zyski, ale dom to dla mnie była jedna wielka czarna magia. Mój Pan Bóg postawił na drodze kasie i weszło na to, że została mamą dla moich chłopaków, swoje dzieci pożeniła. I zaczęło się znów wszystko jakoś układać, tak? W rodzinie i wychowała dwóch chłopców, swoje dwoje dzieci, moje dwoje dzieci. I znów przyszła jakaś harmonia, życie w normalności i tak dalej. I to jest bardzo ważne, że ja myślę, że mój Bóg doświadcza mnie, ale nie zostawia mnie samego. Tak? Bo podczas samego było śmierć, ale druga kobieta, czyli pierwsza mama zrobiła to, co miała zrobić, druga przyszła zrobić te swoje. I to takie jest poukładane, nie? Teraz my 2 lata temu żenili syna starszego, młody ma 21 lat i wszystko się powoli dobrze układa. I jest ta harmonia. Ale to nie przychodzi tak o, jak za przytknięciem, bo teraz to jest potrzebny, już kończę, czas i wszystko po kolei, to się łączy z empatią, miłością i życie z drugim człowiekiem. Dziękuję. Dziękuję. Janek, proszę. Cześć, mam na imię Janek, jestem alkoholikiem. Słuchajcie, tak, dzisiaj dużo słucham, bardzo dużo słucham, z reguły jestem za tobą. Tak, chciałem się odnieść, bo Staszek zadał pytanie, jakieś sugestie. Mówi, że ma 60 dni trzeźwości. Tak sobie właśnie od razu wtedy pomyślałem, nie, fajnie powiedział, że to w sensie to dopiero co tam co zrobić, on powiedział, nie wiem, ale może zrobić tak i tak, albo tak i tak, zrobisz jak będziesz uważał. I to mi się przypomniał taki dowcip, przychodzi syn do ojca i mówi, tato, ja dziewczyna jest w ciąży, co mam zrobić? Synu, nie uważałeś jak robisz, zrób jak uważasz. Także nie ma... Nikt ci nie powie, Staszek, co masz zrobić, ale powiem ci o tym, co mnie spotkało. I przestałem pić 3 lutego 2021 roku, czyli 19 miesięcy temu. No i tak to wszystko pomału się tam układało. Chciałem, rzuciłem się w wir pracy, żeby zrobić wszystko, żeby wynagrodzić rodzinie i tak dalej, i tak dalej. No i kupiłem drugi samochód, który przedwczoraj rozbiłem. I nawet miałem tu nie przyjeżdżać, ale siła wyższa tak zarządziła, że przyjechałem, bo sobie myślałem, że nie pojadę, muszę się zająć samochodem i poszukam jakiejś części. Wiecie, znalazłem części w swojej Beskidzkiej. No i pojechałem do tej części dzisiaj rano o 6. Także wtedy stwierdziłem, że nie mam innego wyjścia, to muszę tu przyjechać, no bo po części muszę pojechać teraz, nie? No i jak kupiłem sobie ten drugi samochód, no to chciałem zrobić sobie wiatr, żeby ten samochód potem gdzieś nie stał pod chmurką, na śniegu, pod śniegiem i tak dalej, i tak dalej. No i tak się to wszystko wkręciłem, a jestem cały czas w terapii, że poprosiłem jednego gościa, powiedział, przyjdę, zrobię, nie przyszedł. Drugiego, przyjdę, zrobię,
nie przyszedł trzeci, czwarty, a ja już chodzę cały, nie? No i w końcu wiedzą mi wujek, notabene też jest alkoholikiem, powiedział, no to też to ja ci przyjdę, to zrobię. Ale zanim do tego doszło, zanim przyszedł wujek, ja się tak nakręciłem na to wszystko, że nawet na terapii terapeuta mówi, panie Janku, niech pan się sobie przyjrzy, bo pan jest na wrocie. Ja sobie się, aha, o kurde, no to trzeba jej posłuchać, nie? Trzeba się obserwować, żeby nie popłynąć, żeby mnie nie pociągło. Za tydzień czasu on mi tak, pana nie puścił, pan dalej jest na wrocie. No to jak jestem na wrocie, to muszę na siebie uważać. I wiesz, co ci powiem, przez kilka lat, kiedy piłem tak destrukcyjnie, przez nigdy w życiu nie uderzyłem mojej żony. Nigdy. I w tamtym roku zacząłem morsować. Wróciliśmy z morsowania, pokłóciliśmy się trochę po drodze, ja już się nie odzywałem. Żona wyszła z samochodu, poszła przodem, ja pozbierałem te wszystkie mokre rzeczy, niosę to wszystko, takie wkurzone. Ona poszła przodem i żona doszła w takie drzwi, ona chciała się cofnąć, a ja niosę takie torby, taki zły. Ona chciała przejść, a ja uważałem, że skoro ja to wszystko niosę, to niech ona mnie przepuści. Ona mówiła, że jest kobietą, to ja ją powinien przepuścić. Spotkaliśmy się w tych drzwiach. Z tymi torbami na ręce, tak ją dopchnąłem, upadła, tak się potłukła, że była, miała cały... Miała cały boksiny tutaj. Nigdy jej nie uderzyłem, kiedy piłem. Nigdy nie byłem przemocowcem, a kiedy przestałem pić, dopuściłem się przemocy fizycznej na mojej żonie. A wiedziałem, że jestem na wrocie od terapeuty i od 3 tygodni. Problemy były, są i będą. Kwestia nauki. Ja jestem 3 raz w tęczynie i tutaj poczułem, zobaczyłem spokój ludzi, którzy są, którzy przepracowali program w zasadzie, który program przerobił. I ja tego pragnę, ja tego chcę. Na drugich warsztatach utwierdziłem się w tym i dzisiaj dalej wiem, że ja będę chciał zrobić, przypracować program ze sponsorem, ale na razie chcę sobie dokończyć terapię. Gdzieś, nazwijmy to tak, nie pykło. Jak poprosiłem sponsora człowieka o program, coś nie poszło. Być może, znaczy być może, najprawdopodobniej ja nie jestem na to gotowy. O. Uważam, że we mnie jest jeszcze coś takiego, co nie pozwala mi się otworzyć i pracować. Natomiast, jak mówię, dokończę terapię i wtedy wezmę się jeszcze raz za siebie i będę chciał pracować ze sponsorem. Nikt ci nie da rady i złotego środka, co robić. Trzeba być uważnym, a nie wiem, czy jesteś na terapii, czy nie. Jeżeli nie jesteś na terapii, to rozpocznij pracę ze sponsorem, pracę na programie, bo to pozwoli ci skupić się na sobie i poznawać siebie. Ja pomału zaczynam wyłapywać takie momenty, takie sytuacje, kiedy czuję, że po prostu mnie w środku telepie, nie? I wtedy już wiem, że jest źle, że jestem zły, nie potrafię pokorać sobie swoimi emocjami. Tutaj muszę wtedy na siebie uważać. Także no jestem naprawdę mega szczęśliwy, że jestem tutaj ponownie, bo tak jak mówię, naprawdę w czwartek rozbiłem rano samochód, w piątek to myślę, no nie pojadę, ale jestem tutaj i tak działa się wyższa. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, Krzysiu. Na końcu tylko mogę. Ja sobie tutaj bawię, tylko nie powiedziałam, żebym to gdzieś tam chodziło o tą obrazę, nie? Ja wiem, że na dzień dzisiejszy ta obraza jest dla mnie czymś bardzo złym. Obraza by mnie zabiła. Taka jest prawda.
prowadziłam mnie do tej sytuacji, którą kiedyś miałam. Mam problem akurat z takiego niepokoju sobie, ja tylko teraz nie mam, nie? Nie łapię, bo one mi są niepotrzebne, nie? Po co ja się rozdenerwować, po co mam się wściekać na około dookoła. Także pierwona dzisiaj jeszcze nie pielęgnuję, przepraszam. I jeśli coś zamieniłam, a też się nie obrażam, tam drugiemu człowiekowi jest tą szansę, żeby miał prawo wyboru i powiedzieć nas, co, jak ta osoba myśli na ten temat, co ja uważam, że doszło do jakiegoś niepotrzebnego focha czy czegoś, nie? I nie potrzebuję po prostu, ja potrzebuję święty spokój. Na tyle sobie to już wypracowałam, że no, nie muszę mieć zawsze racji, ale wolę mieć święty spokój. Dziękuję. Dziękuję. Ktoś jeszcze chciałby się wypowiedzieć? Jeśli nie ma chętnych, to będziemy kończyć w takim razie. Ja mam na imię Łukasz, jestem alkoholikiem. Zakończenie spotkania. Zdajemy sobie sprawę, że wiemy niewiele. Bóg będzie coraz pewniej wyjawiał swoją wolę sobie i nam. Pytaj go podczas porannej medytacji, co możesz zrobić każdego dnia dla kogoś, kto jeszcze jest chory. Jeśli twoje sprawy są uporządkowane, otrzymasz odpowiedź. Oczywiście nie możesz podzielić się czymś, czego sam jeszcze nie masz. Patrz na to, aby twoja wiedza Bogiem była właściwa, a tobie i wielu, wielu innym przydarzą się wielkie rzeczy. Dla nas jest to wielka prawda. Oddaj się Bogu takiego, jak sam pojmujesz, wyznaj Bogu i współpracuj w swoje winy. Uporządkuj swoją przeszłość, dziel się tym, co odkrywasz i dołącz do nas. Będziemy z tobą we wspólnocie ducha i z pewnością spotkasz niektórych z nas na drodze szczęśliwego przeznaczenia. Niech Bóg cię błogosławi i prowadzi za tym. Do zobaczenia. Dziękuję wszystkim za wytrwałość. Przypominam jeszcze o tradycji 7. Na koniec meetingu, a teraz pożegnajmy się modlitwą.